Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, powoli kończymy pracę nad katalogiem aukcyjnym. Katalogiem aukcyjnym 10. aukcji, naszej jubileuszowej aukcji, która odbędzie się 1 października. Pierwszej naszej aukcji stacjonarnej w hotelu Monopol w samym centrum Wrocławia, do którą to aukcję Państwa serdecznie zapraszam. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Proszę Państwa, jedna z monet, na którą przyjęliśmy na 10. aukcję, to moneta, która naprawdę będzie budzić ogromne emocje, ale zanim przejdziemy do tych emocji, to cały czas, proszę Państwa, debatujemy w firmie, cały czas nad opisem aukcyjnym pracujemy. Proszę Państwa, Nike. Nike, jak Państwo widzicie, moneta, egzemplarz fantastycznie zachowany w bardzo rzadkim roczniku 1930. Rocznik ten w zasadzie w notach MS, w mechanicznym stanie zachowania, nie ustępuje znacznie rzadkości rocznikowi 32. Oczywiście w ogólnej populacji już ta różnica jest większa, ale w stanach mechaniczych rocznik 30 jest naprawdę niezwykle rzadki. Jak Państwo dobrze widzicie, moneta ta jest wyjątkowo świeża. A tyle świeża, proszę Państwa, że od NGC otrzymała niesamowitą ocenę MS65. Proof Lake. Moneta, proszę Państwa, zjawiskowa. Na tyle zjawiskowa, że gdy pierwszy raz ją otrzymaliśmy do sprzedaży aukcyjnej, no był zachwyt, tak, najwyższa nota tam bodajże następna będzie 62 czy tam 63, to już tak z głowy, a tutaj 65 jeszcze Proof Lake, no niesamowita moneta, no spektakularna, będzie naprawdę grubo na aukcji, licytacja będzie ostra, no bo przecież to jest moneta, która zdarza się raz na 10-20 lat, można to śmiało tak nawet powiedzieć. Ale jednak oglądając tą monetę, jak Państwo w tej chwili widzicie, dostrzegliśmy pewne jej takie mankamenty. Tym mankamentem, oczywiście w cudzysłowie mankamenty, są dość liczne, które teraz Państwu próbuję pokazać, zarysowania powierzchni tła. Na lustrze widzimy, o właśnie w tej chwili dobrze to widać, liczne ryski. I w ten czas włączyła się u nas lampka. No jak moneta z taką ilością rysek mogła otrzymać tak spektakularną ocenę? Oczywiście przy proof like'ach podejście, czy przy medalach, czy monetach wybitych właśnie takim polerowanym stemplem, podejście do tych rysek przez NGC jest troszeczkę bardziej liberalne. Niemniej naprawdę no, gdzieś tutaj pojawił się pewien znak zapytania. Obserwując, oglądając tą monetę pod powiększeniem, zauważyliśmy, że to nie są rysy z obiegu, to są rysy, które powstały na skutek przygotowania stempla, na skutek czyszczenia stempla. Postaram się Państwu jeszcze lepiej zobrazować. Jeżeli dobrze popatrzymy, o w tej chwili dobrze widać, proszę spojrzeć na litery P i O w słowie Rzeczpospolita. Te rysy pięknie przecinają relief, także nie było zastrzeżeń co do tego, że jest to efekt przygotowania, czyszczenia stempla. Ale no moneta naprawdę, patrząc się na to, jak ona się prezentuje, jest to po prostu moneta, która bez wątpienia wygląda jak lustrzanka. I to po obu stronach. Nie ma tutaj najmniejszego zastrzeżenia co do tego, że mamy monetę, która by została wybita stemplem regularnym. Tutaj stempel na pewno został specjalnie przygotowany. I w ten sposób zaczęliśmy dalej drążyć temat. Był u nas jeden kolekcjoner, który zbiera monety drugi RP. Jest naszym regularnym klientem i komitentem, którego serdecznie pozdrawiamy. Dziś rozpoczęliśmy rozmowę na temat tej monety. Podsunął on nam pewne wskazówki. I tym sposobem, proszę Państwa, w katalogu Janusza Parchimowicza dotyczącego monet drugi RP na stronie 84 można, staram się to Państwu tutaj pokazać, można doczytać, że były monety pamiątkowe, do misji pamiątkowych zaliczyć można też zestawy monet przeznaczone na prezenty. Były to kompletne roczniki monet lat 30, 31 i 32, wybite specjalnie polerowanymi stemplami. Zestawy te oferowano w synikach gabinetu numizmatycznego w Mynicy, lecz nie natrafiliśmy obecnie na ich ślad. Tym samym, proszę Państwa, no, jakby nie patrzeć, gdy widzimy tak zachowaną monetę z takimi cechami, z ewidentnymi rysami powstałymi na skutek czyszczenia stempla, przygotowania stempla,
no nie sposób dojść do wniosku, że z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to właśnie egzemplarz, jeden z egzemplarzy monet pamiątkowych. Ale idąc dalej tym tropem, postaram się to jeszcze tutaj Państwu pokazać. Idąc dalej tropem poszukiwań, oznaczyłem sobie tą kartkę, sekundkę, Nikkę, 30 rok, o jest. I tutaj mamy na stronie 222, jest, proszę Państwa, zilustrowana pozycja Nikkę, 30 rok, moneta wybita z templem lustrzanym, płytkim. I tutaj zaznaczone jest w katalogu nienotowana. Nakład nieznany. Także proszę Państwa, z początkowego, znaczy dalej jesteśmy zachwyceni tą monetą, z początkowego zachwytu, że trafiliśmy po prostu na wyjątkowy, obiegowy egzemplarz, z czasem drążąc temat, doszliśmy do wniosku, że z dużą, naprawdę dużą dozą prawdopodobieństwa mamy do czynienia z unikatem. Czy jest to egzemplarz z tych emisji pamiątkowych, czy jest to egzemplarz wybity z templem lustrzanym, płytkim, czyli pozycja 142J. Jestem ciekaw w Państwa opinii, stąd też ten film, który nakręciliśmy dzisiaj na niedzielny wieczór. Prosimy skomentować, prosimy o Państwa opinię, czy tutaj, w tym przypadku, na aukcji 10 będziemy testować monetę próbną, czy też monetę obiegową, która po prostu no, zachowała się w fantastycznym stanie zachowania. Według mnie osobiście, ja jestem już bardzo bliski tej teorii, że jest to moneta wybita z templem lustrzanym, czy polerowanym, specjalnie przygotowanym. Jest to jedna z tych rzadkości, o których wspomina Janusz Parchimowicz w swoim katalogu. Także zachęcam do komentowania i mam nadzieję, że już troszeczkę rozgrzaliśmy emocje tym filmikiem przed naszą 10 aukcją. Pięknych monet 2 RP mamy znacznie więcej, ale tutaj od razu już ostrzegam, ta moneta to najbardziej spektakularny egzemplarz naszej nadchodzącej aukcji, oczywiście w kategorii monet 2 RP. Także czekam na komentarze i do usłyszenia na kolejnym filmie.